Halo, cześć, witam wszystkich z powrotem bardzo serdecznie, z tej strony wasz host Adikow i kontynuujemy serię Fallout 3. Udało nam się wyjść z krypty. Jest pistolet. Dobra. Idziemy to. Lecimy. Tam coś się dzieje. Radio Galaxy News. Znaleziono sygnał. Idziemy tutaj, na te pustkowie. Udało się odkryć Spring Whale. 11 expa. O, coś tu jest, mam jakiś syn. Tak? Bardzo łatwy. No to otwórzmy go. Okej, okay. Chiński pistolet na wygrzew. A reszty nie chcę. Radio gdzieś tu działa. A, to jest chyba radio enklawy, tak? No. List od Volt, tak? Teraz czajmy sobie. Piwnica. Ja będzie kluczyk można znaleźć. Megatona. Tam, o, patrzcie. Nuka Cola, bierzemy wszystkie. Springville. No, obczajmy sobie, co tu się dzieje. Zanim pójdziemy na Megatonę. A, jakiś ten. Szafa zamknięta jeszcze. Pinka, whisky, wino. Nie chcę tego. Maska hokejowa. To jest? Springway Elementary School, czy co? Szkoła w Springwell, no. No, no kolejny XP pad. Można chyba nawet wejść. Nie. Ale idziemy sobie stąd. O, mamy kurtkę węża tunelowego. Rozdupcane chaty. No tak, mam czego się spodziewać. Małe rancho. No tu też jest wyjście. Chodźmy tu. Kim ty do diabła jesteś? Skąd cię przywiało? Moriarty cię nasłał? Ej, spokojnie, to do diabła jest ten Moriarty. Colin Moriarty, właściciel salonu Moriartiego w Megatonie. Ten fiut jest przekonany, że jestem zwykłą ćpunką, która uciekła z jego pieniędzmi. Zwolni, opowiedz mi o swoją wersję. Odpowiedź jest naprawdę prosta. Słuchaj, kiedyś pracowałam dla tego buca. No wiesz, świadczyłam facetom różne usługi. Cóż, miałam tego dość. Powiedziałam Moriartiemu, że zabieram swoją działkę i odchodzę. Nawet się z nim przespałam, żeby dobić targu. No grubo. Następnego ranka powiedział, że nie mogę odejść. To zabrałam moje kapsle i uciekłam. Teraz rozpowiada, że jestem narkomanką i złodziejką. Wysłał za mną swoich fagasów. Chyba potrzebuję nowej kryjówki. Nie powtórzę błędów swych poprzedników. Gdy John Henry Eden buduje kraj, robi to z sercem. Wiesz co, zatrzymaj swoje kapsle, a ja powiem Moriartiemu, że sobie poszłaś. Zrobisz to dla mnie? Nie mogę w to uwierzyć, przecież ledwo mnie znasz. Dzięki, uważaj na siebie. Zbieramy karmę. Radio. Także ona się schowała przed jakimś typkiem, dobra. I to fruniemy w tą stronę. Wysypisko jakieś. Znajdziemy do tej megatony. Ale skoko.
Megatona, dobra, w tą stronę, to ta wielka kopuła chyba. Już dawno w to grałem. Ohoho, czasy temu. Przeszedłem ją chyba raz albo dwa. Dobra, jesteśmy. Atakujący wózek. O, jedno. Co to jest? Brzmią mrówa. To druga. Kim jesteś? Proszę, wody. Pomóż mi. Michael Masters. O, dzięki Bogu. Ktoś nowy. Potrzebuję wody. Proszę, wody. Przepraszam, nie mam wody. Proszę, jeśli znajdziesz trochę, proszę. Poko, stary. Okej. Megatona, jeden wielki śmietnik. Idziemy do środka. Znowu ktoś nowy. Dlaczego sapiesz tyle tu wszedłem? Jestem Lucas Sims, miejscowy szeryf. A zarazem burmistrz, gdy takiego potrzebujemy. Lubię cię, chłopcze, choć sam nie wiem dlaczego. Coś mi mówi, że jesteś w porządku. Witaj więc w Megatonie. Daj znać, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Nie to kapelusz, kowbojko. Miłe miasteczko, szeryfie, do przyjemności poznać. O, ktoś przyjazny i kulturalny. No kurwa, tylko. Chyba bez problemu się dogadamy. Jeśli będziesz dobrze traktować moich ludzi, możesz zostać tak długo, jak chcesz. Dobra, wiadomość otrzymana. Dobrze, że się rozumiemy. A teraz w czym mogę pomóc? Wiesz coś o terenach poza Megatonu? Cóż, nazwa Pustkowia nie wzięła się znikąd. Ale wszędzie są też osady. Ludzie są bardzo upartym gatunkiem. No, w chuj. Na południu znajdziesz Rivet City. Okolice Waszyngtonu możesz sobie za to odpuścić. To strefa wojny. Okej. Dodano znacznik na mapie. Szukam mojego ojca. Facet w średnim wieku. Wiesz może, gdzie on jest? Niestety nie. Mam tyle pożarów do gaszenia w okolicy, że nie mam czasu pilnować wszystkich przybyszów. Na twoim miejscu popytałbym w mieście. Okej. Możesz mi powiedzieć, co znajdę w tym mieście? Pewnie, partnerze. Czego szukasz? Kurwa, partnerem. Pewnie. Co cię gryzie? Dobra, co tam? Powiedz mi coś więcej o waszym mieście. Co chcesz wiedzieć? Dlaczego miasto nazywa się Megatona? Miasto nosi nazwę po bombie, która tkwi pośrodku niego. Nie wybuchła. Jeszcze. Nie uważasz, że ktoś powinien rozbroić to coś? Nie powierzyłbym tego nikomu z miejscowych. Poza tym, większość z nich nawet nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia. Do tego Cromwell i te szajbusy z kościoła Atomu się do niej modlą. A co? Może poradzisz sobie z jej rozbrojeniem? Na dobre. Mogę spróbować rozbroić tę bombę dla ciebie. Och, w porządku. Ale posłuchaj. Najpierw dobrze ją obejrzyj. Nie śpiesz się. Jeśli ci się uda, dostaniesz ode mnie 100 kapsli. O kurwa, mać. 100 kapsli. Bądźmy dobrzy. Nie potrzebuję nagrody. Nie da się zasnąć ze świadomością, że wszyscy byście zginęli. Cóż, to bardzo miło z twojej strony. Tylko wiesz, nie rozwal nas wszystkich, dobrze? Spoko. Okay. Zachowuj się. No pewnie. Typie. Chcemy zobaczyć, co tu się porabia. O, welcome. Saloon, sheriff, clinic, commons, luxury.
No. Szeryf. A ta szeryfa. Kim jesteś, gościu? Tak. Osadzi. Trzeba ci czegoś? O kurwa, ja też. Dziura. Też jedno zadanie, chyba, żeby... Spierdalaj stąd. Jericho. Jenny. Teraz jestem pewna, że nie widziałam cię jeszcze w Megatonie. Niech zgadnę, jesteś tu przejazdem? Co i raz ktoś chce tu zamieszkać. Jeśli jednak dręczy cię głód, jesteś we właściwym miejscu. Co podać? Nic. Szukam mojego ojca, facet w średnim wieku. Wiesz może, gdzie on jest? Ojej, szukasz tatusia? Jakie to urocze. Co? Uciekł ci w dzieciństwie, czy co? Nasi rodzice zmarli dawno temu. Leo, najstarszy z nas, wychowywał mnie i mojego brata Andiego. Ciężko było, ale wyrośliśmy na ludzi. Boże, przecież nie chcesz tego słuchać. Nie, nie widziałam twojego taty. Nie jadał w mosiężnej latarni, inaczej bym go zapamiętała. Spoko. Co słychać w mieście? Nie słyszałam dużo. Prawdę mówiąc, prawie nie opuszczam latarenki. Za dużo pracy, za krótki dzień. Kapujesz? No jasne, kurwa. Damy w takich czasach. Dzięki. No to jest ta chyba bomba atomowa. Nieodpalona bomba atomowa. Można ją też kurwa wysadzić. Wow, Radix. Gdzie ten Jericho poszedł? Tutaj. Ty Jericho. O, proszę. Znowu jakiś dupek z pustkowi. Słuchaj, dupku. Nie lubię cię. Trzymaj się ode mnie z daleka, a nie będziesz mieć kłopotów. Co tu robisz? Ja? A nic cholera nie robię. Chyba, że uwalanie się w cztery dupy i nabijanie kabzy Moriartemu uznajesz za coś. Jestem najlepszym strzelcem w mieście, więc gdy tylko pojawiają się bandyci, wszyscy biegną po pomoc do starego Jericho. Ale pomiędzy napadami chętnie biorą ode mnie mój szmal i zaciągają mnie do domu, gdy stwierdzą, że przesadziłem. Dobra. Co słychać w mieście? Odrobina forsy do przepicia może mi rozwiązać język. Spróbuj, zobacz, co się stanie. Kurwa. Nie wydaje mi się. Jak sobie chcesz, dzieciaku? Szukam mojego ojca, facet w średnim wieku, wiesz kurwa, może? Żartujesz sobie ze mnie? Wynoś się stąd! Czy coś mi umknęło? Co masz do mnie? Pewnie, jasne. Nie wydaje mi się. Żartujesz, prawda? Wiesz, że jestem większą szychą od ciebie, dzieciaku. Wróć, jak nauczysz się walczyć. A póki co, daruj sobie te groźby. Jaki kozak. Wróć, jeśli czegoś ci będzie trzeba. Proroka atomu. Kozak Jericho. Co tutaj mamy? Klinika. Zajrzyjmy. Doktorek? Jest, doktor Church. Jestem doktor Church i prowadzę tę klinikę. Nim zaczniesz prosić o pomoc, lepiej poznaj zasady. Zasada pierwsza. Nie przeszkadzaj mi. Jak już będziesz mi przeszkadzać, to lepiej bądź w stanie krytycznym. Jestem już i tak dość zajęty ludźmi, których lubię. Przestrzegaj moich zasad, a ja cię załatam, dostanę zapłatę i się dogadamy. Nie ma sprawy, doktorku. Co możesz mi powiedzieć o Megatonie? Muszę powiedzieć, że z wszystkich zaszczurzonych dziur, w których żyłem, ta jest najmniej paskudna. Szukam mojego ojca. Chłopcze, przeszkadzasz mi? Chyba rozmawialiśmy o tym, co się stanie, jeśli będziesz tak robić. Spoko, ja pierdolę ty. Co wiesz o miejscowych? Lekarz nie rozmawia o swoich pacjentach, a przynajmniej nie z obcymi. O nie. Więc nieważne. Muszę już iść. Postaraj się nie zrobić sobie krzywdy. Nie ma sprawy, doktorze. Tutaj te dzieci atomu. Tam coś jest. Wejście. Sprawdźmy, co tutaj się porabia. Do dzieci atomu. A ty jesteś dzieckiem atomu? Osadnik z Megatony. O, chyba jestem w odpowiednim miejscu. O kurwa, zbrojownia. Zamknięta. Pora to Megatona, kurwa.
Tutaj? Saloon? Commons. Belek? Wakacja męska? Salon Moriartiego. No dobra. A ty? Nie ma. Nathan. Patrzcie na to! Świeża krew! Powiedz mi, chłopcze, słyszałeś kiedyś o enklawie? To ostatnia pozostałość po starych, dobrych Stanach. Prawda, nie znam cię od Adama, ale biorę cię za patriotę. Każdy szanujący się patriota odda swoją broń enklawie. W życiu, mogą chłopie. Mogą tu nadciągnąć w każdej chwili i wtedy ten koszmar skończy się na dobre. Ale posłuchaj mnie, włóczęgo. Nazywam się Nathan. Co mogę dla ciebie zrobić? Dlaczego wspierasz enklawę? Dlaczego? Dlaczego? Rozejrzyj się, to stare, dobre USA! Pewnie wygląda dziś trochę inaczej, ale wciąż jesteś na amerykańskiej ziemi! I nawet jeśli poczęto cię w jakiejś podziemnej krypcie, to poczęto cię pod Stanami Zjednoczonymi, co czyni z ciebie Amerykanina. I twoim, jak i moim obowiązkiem jest wspieranie naszego kraju i naszego prezydenta. Bez względu na wszystko. Rozumiesz? Nathan Patriota. Mam totalnie gdzieś wszelkie rządy i prezydentów. Cóż, nie może nam wszystkim zależeć. Poza tym niby czemu by miało? Od tego jest rząd, by się takimi rzeczami zajmować. Do mojego ojca. Może to ten facet, którego niedawno widziałem w salonie Moriartiego? Radziłbym tam zapytać. O, okej. Okay. Jakaś wskazówka. No, dobra. Co słychać w mieście? Szczerze mówiąc, nie wiem. Jeśli ci bardzo zależy, porozmawiaj z Manią. Ona mieszka w Megatonie najdłużej z nas wszystkich. Mania, dobra. Muszę już iść. Niech Bóg błogosławi enklawę. No co, przechuj. Maggie, tu. A woman bathroom. Ej, chodźmy do tego salonu. Tam ten typek do nas chyba macha, tak? Ty, gościu, siema. No, macha do nas. No, no. A już prawie straciłem nadzieję. Drogi chłopcze, bardzo mi miło cię poznać. Jestem pan Burke. Burke. A ty cóż, nie mieszkasz w tej zatęchłej kloace. To czyni z ciebie cenną osobę. Pan Burke, prawda? Proszę mówić dalej, to fascynujące. Naprawdę? Nie rozumiesz. Nic cię nie ogranicza. Nie masz tu powiązań, nie interesują cię sprawy tej osady. Megatona nic dla ciebie nie znaczy. Reprezentuje pewną grupę interesów. Uważa ona to miasto, tę megatonę, za odrażającą narośl na ciele rozwijającej się aglomeracji. Gdyby tej osadzie miało się coś przytrafić, cóż, któż tak naprawdę by się przejął? Z pewnością ani ja, ani ty. Że chcesz zniszczyć miasto? Ale nie, ja tylko przeprowadzam rozmowę o pracy. To ciebie czeka prawdziwa zabawa. Bomba atomowa na cześć, której nazwane zostało to miasto, wcale nie jest niesprawna. Potrzebuje tylko odrobiny motywacji. Posiadam ładunek impulsu fuzyjnego. Skonstruowany specjalnie tak, by zdetonować tę bombę. W porządku, panie Burke. Zrobię to, Megatron spłonie aż do fundamentów. Nie, będziemy dobrze. No. Sims chce rozbroić bombę. Sims to kretyn. Chlubi się, że jest szeryfem i burmistrzem tego złomowiska. Na szali jest życie zbyt wielu ludzi, Burke. Rozbroję tę bombę. Od razu.
doradzałbym. Jeśli wejdziesz w drogę mojemu pracodawcy, przekonasz się, że potrafi być dość niesympatyczny. Mam pistolet, ja się nie boję. Kompletnie ci odbiło, Burke, nie pomogę ci. Cóż, jestem rozczarowany. Jeśli zmienisz zdanie, propozycja wciąż jest aktualna. Miłego dnia życzę. Koleś, który chce rozjebać właśnie. Co się dzieje? Mówiłam ci, Gob, to nie jest radio. Stacja Enklawy nadaje normalnie. To Galaxy News. Ich sygnał ostatnio szwankuje. Zadziałaj. Lucy West. Nie poznaję cię. Nowa twarz w mieście? Pewnie, szukam czegoś do roboty. Mam nadzieję, że przez do roboty masz na myśli pracę. W przeciwnym wypadku pogadaj z nową. Szukam kogoś, kto dostarczy przesyłkę. Co ty na to? Dawaj, kurwa. Pewnie, czemu nie? Świetnie. Chciałabym, aby ta przesyłka dotarła do mojej rodziny w osadzie Arefu. Nie słyszałam wieści od nich od tygodni i zaczynam się martwić. Jak tylko tam dotrzesz, pogadaj z Davisem Westem. Chętnie zapłacę ci za wycieczkę. Możesz mi powiedzieć coś o Arefu? Jasne. Chętnie to zrobię, skoro ty wyświadczasz mi taką przysługę. Gdzie jest Arefu? Arefu leży na północny zachód od Megatony na starej estakadzie nad Potomakiem. Jeśli pójdziesz wzdłuż tego, co zostało z rzeki, to jej nie przegapisz. Okej. Jest tam coś groźnego, o czym muszę wiedzieć? Poza stworami spustkowi, najazdami łowców niewolników, bandytów oraz od czasu do czasu minami, nie, jest zupełnie bezpiecznie. No i zajebiście. Gdyby to było proste, sama bym się wybrała. Ktoś jeszcze mieszka w Arefu? No cóż, pomyślmy. Jest tam Evan King. To szeryf tego miasteczka, czy jakoś tak. Jest moja rodzina. Rodzina Everów. I mieszkająca samotnie kobieta o nazwisku Karen Shensi. Pozwól, że jeszcze o coś spytam. Dobra. Możesz iść. Hej, jeszcze raz dzięki, że to robisz. Wiele to dla mnie znaczy. Nie ma sprawy, questy. Nowa, hej. Czołem. Szukam ojca. Tak, pamiętam go. Widziałam, jak rozmawiał z Moriartym. Tacy przystojni mężczyźni zapadają w pamięć. Słuchaj, jeśli możesz mi jeszcze coś powiedzieć albo wskazać drogę? Jasne. Ja ci pomogę, a potem Moriarty wykopie mój tyłek za drzwi. Przykro mi. Jeśli chcesz wiedzieć coś więcej, to tylko Moriarty może ci pomóc. Porozmawiaj z Gobem. Nienawidzi Moriartiego bardziej niż ja. Może coś ci powie, chociaż w to wątpię. Okej. Okay. Mówiłaś o stacjach radiowych. No? O, chodzi ci o to, dlaczego Gob walił w radio? Cóż, na pustkowiach nadają dwie stacje. Stacja Enklawy. Nie wiem, kim są, ale to chyba jakaś audycja sprzed wojny ustawiona na powtarzanie czy coś. No i Galaxy News Radio. Stację prowadzi jakiś koleś o imieniu Trzypies z DC. Ostatnio ich sygnał zanikł. O co chodzi z tym radiem Galaxy News? Mówisz poważnie? Pewnie pochodzisz z tej krypty. Jasne. Na pustkowiach jest tylko jedna wolna rozgłośnia radiowa. Gość, który ją prowadzi, Trzypies, jest chyba jedyną osobą, którą obchodzimy. Cały czas mówi o walce czy coś. To lepsze od tego gówna, które nadaje druga stacja. Dobra. Co słychać w mieście? Szczerze mówiąc, nie wiem. Jeśli ci bardzo zależy, porozmawiaj z Manią. Ona mieszka w Megatonie najdłużej ze wszystkich. I tą Manię musimy znaleźć. O. Zadnik. Zaraz, czy to... Panie Gul. Hej, gładziochu. Chcesz coś? Może chcesz się napić? Czegokolwiek. Naprawdę, czegokolwiek. Pozwól mi to przemyśleć, mój dobry człowieku. Zaraz. Nie uderzysz mnie? Nie wrzeszczysz na mnie? Ani nawet nie zrobisz mi kazania? To nie leżało do moich planów. No, no, to ci niespodzianka.
A już się przyzwyczaiłem do tego, że każdy gładziocha w tym mieście traktuje mnie jak śmiecia, bo wyglądam jak trup. Miło, że są tutaj jednak jacyś wartościowi ludzie. Słuchaj, Moriarty urwałby mi głowę, gdyby się dowiedział, że sprzedaję coś z rabatem. Moriarty chyba to ten po lewej tu. Ale dla ciebie zaryzykuję. Psychuj. Karma do góry, tak jest. Co słychać w mieście? Szczerze mówiąc, nie wiem. Oni wszyscy o tej Manni mówią. Szukam ojca. O tak, pamiętam takiego faceta. Słuchaj, ja zazwyczaj nie patrzę na ludzi. Jeżeli odważę się popatrzeć klientowi w oczy, to najczęściej obrywam. Ale porozmawiaj z Moriartym, on będzie wiedział. Spoko. Moriarty to najbardziej prawdopodobne źródło. Życzę ci powodzenia. Teraz muszę wracać do pracy, albo będę musiał za to przed nim odpowiedzieć. Spoko, gulu, nie męczy twojej Czołem. Dupy. Tam jest. Co? Mam nadzieję, że nie myślisz o tym, żeby się tam włamać. Lucy, to ty? To nie ten rodzaj lokalu przybyszu. Spoko. Co mogę dla ciebie zrobić? Billy Creel. Gapisz się za darmo. Za wszystko inne płacisz. Billy. A niech to. Ktoś nowy. To zawsze przyjemność. Nazywam się Billy Creel. Mów do mnie Billy, dobra? Wiem, że Megatona wygląda raczej jak cmentarz niż jak miasto, ale nie jest aż tak źle. Popatrz na przykład na mnie i Magi. Idzie nam świetnie. Ja handluję tym, co zdołam zebrać, a ona pilnuje, żebym nie zszedł na złą drogę. Kim jest Maggie? O, przepraszam. Chyba się trochę zagalopowałem, co? Maggie jest najmilszą i najsłodszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek spotkasz. Opiekujemy się sobą nawzajem. Nigdy nie miałem córki, ale gdybym miał, chciałbym, żeby była taka jak Maggie. Wziąłem ją do siebie, kiedy jej rodziców zabili bandyci. To było 2 lata temu. To było straszne. Mała miejscowość na północy. Zatrzymałem się tam, żeby pohandlować złomem i okazało się, że wszyscy mieszkańcy zostali wyrżnięci. Maggie znalazłem schowaną pod łóżkiem w pokoju, w którym zabito jej rodziców. Od tamtej pory się nie rozstajemy. To jest ta młoda dziewuszka tam. Wiesz coś o terenach poza Megatoną? Wiem tylko, że spędzam tam zdecydowanie za dużo czasu. Poza tym nie mam nic do powiedzenia. Co słychać w mieście? Ludzie gadają, że coś jest nie tak z oczyszczaczem wody, ale stary Walter dogląda tej maszyny już od 10 lat. Nie martwi mnie to. To nie jest dostateczny powód, żeby wyciągnąć kopyta, co nie? Dobra, muszę już iść. Złapię cię później. Tylko nie za pitola. Gdzie jest Moriarty? Gdzie on jest? Był tutaj taki gość. Masz jakiś problem? Nope. Czegoś sobie życzysz? Nic. Gdzie on był? O, tu jest. Chcesz coś, czy tylko kopa w dupę? Colin Moriarty do usług. Witam w salonie Moriartego. Moja knajpa, mój dom, mój maleńki skrawek nieba w tej zapadłej mieścinie. Jeśli masz kapsle, to mam, czego ci trzeba. Usiądź, rozgość się. Twoje problemy należą do przeszłości. Szukam starego. Mój Boże, to ty? Ależ wyrosłeś. Uparty z ciebie skubaniec, co? Nic się nie zmieniłeś. Ty kurwa znasz mnie, typie? Pewnie, że twój tatuś tu był. Raz, dwa wziął, co chciał i już go nie było. Ty pewnie zrobisz to samo, co? Co? Razem z ojcem urodziliśmy się w krypcie 101. Słuchaj, chcę tylko znaleźć tatę. Wiesz, gdzie on jest? Chyba jesteś w porządku, więc będę mówił wprost. Twój tata tu był, a teraz go nie ma. I owszem, wiem, dokąd poszedł. Ale prosisz mnie o informację. A informacja to towar. Powiedzmy 100 kapsli, a wyśpiewam ci wszystko. Bardzo rozsądna cena. Czy ja w ogóle mam? Nie mam 100 kapsli, no. No dobra, to chyba nie mamy już o czym gadać. O ty chuju. Wróć z kapslami, wtedy porozmawiamy. Ty kurwa gnojce, no nic, trzeba zarobić pieniążki. Dobra, to chyba tutaj wszystko. Ktoś tam wszedł.
tak? To jakiś typek. Czołem! Andy! Kim jesteś, Andy? No, przepraszam, ale jestem teraz raczej zajęty. Jeżeli chcesz kupić jedzenie, porozmawiaj z Jenny lub Leo. Jeżeli chodzi o coś innego, nie mogę ci pomóc. Wiesz coś o terenach poza? Poza Megatoną? Każde miejsce poza tym brzmi dla mnie jak raj. Chrzanić to miejsce. Gdyby nie tacy ludzie spustkowi jak ty i te wasze kapsle, natychmiast bym się stąd wyniósł, zakładając, że zdołałbym do tego przekonać Jenny i Leo. Co słychać w mieście? Moriarty szcza do destylatu. Porąbaniec myśli, że to śmieszne. Poza tym w tej norze gotowi ci gardło poderżnąć. Tutaj będzie ci dużo lepiej. Hej, może by tak wystawić na zewnątrz znak? Mosiężna latarnia. Bezpieczniej, czyściej i alkohol z mniejszą ilością sików. Grubo. Rozmawiamy później, Andy. Tak, do zobaczenia. No. Yes, up. Dzięki. Okej. Więc chodzimy na dół, tak? Pełny dysk. O, empty. Drzwi do skład przy kraterze. Oko, idziemy. Boże, błogosław Amerykę! Ten wirus. Mel. Mel, kim nie jesteś? Nie mam ci nic do powiedzenia. Czy to nie jesteś ty, panie Mad Max? Masz coś na sprzedaż? Moira Brown. Hej! Słyszałam, że pochodzisz z krypty. Od lat nie widziałam nikogo z was. Miło cię poznać. Jestem Moira Brown. Prowadzę skład przy kraterze, ale przeważnie naprawiam różne rzeczy i zajmuję się badaniami. Słuchaj, pracuję nad książką o pustkowiach. I wspaniale byłoby mieć wstęp autorstwa mieszkańca krypty. Mogę liczyć na twoją pomoc? Pewnie, dziewczyno, pisz. Świetnie. Po prostu mi opowiedz, jak to jest spędzić całe życie pod ziemią, albo pierwszy raz wyjść na światło dzienne, albo co tylko chcesz. Na zewnątrz jest niesamowicie. W głównym pomieszczeniu nie widać sufitu. Ha, tak. A ty sobie nie wyobrażasz, jak ciężko jest wymienić wielką żarówę na takiej wysokości. To świetny pomysł na wstęp. Można rozpocząć książkę od żartu. Proszę, weź kombinezon. Coś mi mówi, że będzie ci potrzebny. To pomoże książce. Co powiesz na pomoc przy badaniach? Mogę ci zapłacić. Poza tym to kupa zabawy. Pewnie, dawaj. O kurwa, opancerzony kombinezon krypty 101. Nice. Co to za książka, nad którą pracujesz? Cóż, pustkowia to niebezpieczne miejsce, prawda? Ludziom przydałby się zbiór dobrych rad. Na przykład podręcznik przetrwania na pustkowiach. Będę potrzebowała pomocy przy sprawdzeniu swoich teorii. Nie chcę, żeby ktoś ucierpiał przez mój błąd. Ludzie nie są szczęśliwi, gdy tak się dzieje. Jasne, że nie. Nie, wtedy bardzo krzyczą. Na mnie, używając bardzo brzydkich słów. Jest. Okej, pomogę ci z tym podręcznikiem przetrwania. Świetnie. W pierwszym rozdziale muszę chyba napisać o tym, jak przeżyć codzienne zagrożenia. Na przykład, gdzie można bezpiecznie znaleźć jedzenie, a gdzie nie. Czym grozi promieniowanie, jak uniknąć min, a nawet z nich skorzystać. To kupa zabawy, nie sądzisz? O czym piszemy najpierw? Zdobywanie żywności nie powinno być takie trudne. Czego ci potrzeba? Cóż, każdy od czasu do czasu potrzebuje żywności i leków, prawda? Muszą więc wiedzieć, gdzie można je znaleźć. No niedaleko stąd jest stary super duper market. Muszę wiedzieć, czy zostało w nim chociaż trochę żywności bądź leków. Dobra, sprawdzę super duper market. O, doskonale. Najważniejsza jest żywność. Ale spróbuj zdobyć też jakieś leki. Jeśli nic nie znajdziesz, to przynajmniej wróć w jednym kawałku, dobrze? Dodano. A myślałaś o tym, żeby rozbroić bombę? Och. Nie mogłabym tego zrobić. To byłby straszny cios dla tych miłych ludzi w kościele. Poza tym ta bomba nikomu nie zrobiła krzywdy. Żyj i pozwól żyć innym, co? Czy sprzedajesz jakieś wyjątkowe przedmioty? Jeszcze jak. Mam plany czegoś, co nazywają pakietnicą. Sprzedaję te części, więc możesz zrobić ją własnoręcznie.
Nie przejmuj się amunicją. To maleństwo strzela wszystkim, co znajdziesz na pustkowiach. Pluszowym misiem, popielniczką, czym tylko zechcesz. Szczerze mówiąc, jeśli zechcesz kiedyś własnoręcznie wykonać broń, możesz skorzystać z mojego stołu tu w warsztacie. Potrzebujesz tylko części i planu. Mhm. Okej. Pokaż, co masz na sprzedaż. Jak najbardziej. Dobra. Ja to bym sprzedał coś, tą pałę. Tą wiatrówkę, kija zostawimy. Kombinezon i ten. O właśnie. Medixy, mentanty. Krzew. O, już mamy 100. Za 42. No i zajebiaszczo. Moira, co ty masz? Wyrzutnie rakiet. Te pipa. Ubiór, hełm motocyklowy, kombinezon ABC. Pancerz bandyty psa pustkowi. Emia. Amunicja. Ale broni nie masz. No dobra. Pomyślnych łowów. Muszę już iść. Powodzenia w badaniach. Dzięki, Moiro. Jestem nagi? Wiem, że na gulasa właśnie. Załóżmy sobie ten pancerz. No i super. Dane. Zadania. O, chyba jest tego trochę. Dobra, idąc jego śladami. Coś tu jeszcze. Gdzie ty masz ten stół warsztatowy? O tu. No przecież widzę, typie. Boże, błogosław Amerykę! No przecież... I nikogo innego. Masz pistolet w łapie, ty. Znaczy przy pazuchu. Oczyszczalnia wody. No właśnie, tu chyba chciał, tak? Coś typek. No, siema, starcze. Walter. A, co, tak? Czego? Co mogę zrobić, aby wam pomóc? Cóż, to żadna tajemnica, że stara oczyszczalnia ścieków ledwie zipie. A jestem jedynym człowiekiem w mieście, który może utrzymać to cholerstwo. Tyle czasu spędzam w oczyszczalni, że nie mogę zajmować się przeciekami z rur rozsianych po mieście. Cóż, nie oczekuję zbyt dużo od obcych. Ale jeśli masz jakieś pojęcie, to potrzebuję kogoś, kto znajdzie i naprawi te przecieki. Ile jest tych wycieków? Po ciśnieniu w oczyszczalni wnoszę, że są 3 gdzieś w mieście. Okej. Okay. Sprawdź wzdłuż rur i przy zaworach, ale może być trudno je zauważyć. Okej. Okay. Będę pamiętać. Mam nadzieję, że pomożesz. Gdyby ludziska wiedziały, jak tu jest źle, cóż, nie wiem, co by się stało. Co słychać w mieście? Cóż, ludzie mówią, że oczyszczalnik wody niedługo wysiądzie. Szczerze, powiem ci to, co mówię im. Przez 35 lat utrzymywałem ten wrak na obrotach i po raz pierwszy trafiam na problem, którego nie potrafię naprawić. Mm-hmm. Możesz mi jeszcze raz powiedzieć, czego ode mnie chcesz? Nie, nie, muszę już iść. Cóż, wracamy do pracy. Dobra, idę ci naprawić te rury. Nie wolno mi rozmawiać z nieznajomymi. Jeszcze nawet nie zaczepiłem, typie. No to zazwyczaj nie lubię, jak rozmawiam z nieznajomymi. Za koleżka. To jest zamknięte nie bez powodu. Nie myśl sobie. Ja pierdolę, wypierdalaj, typie, Jezu. O, jest jedna dziura. Kim jesteś? Czegoś sobie życzysz? Nie. Rura jest uszkodzona, ale nie widać źródła przecieku. To zadanie dla mistrza sztuki hydraulicznej. Wymagana jest umiejętność naprawy na poziomie 30 lub więcej. A ile my mamy? Naprawa 20. No, musielibyśmy wizgnąć sobie poziomek. Ale to dobra. Co to jest?
A, myślałem, że już jednogłowy Bramin, kurwa. Okej, tu byliśmy. Ogłuszy każde ucho. Mam jeszcze może tu? Tu jest. A, uczejmy całą megatonę. A, i tak jeszcze musimy iść do tego typa. O, jest drugi przeciek. Dobra. Wspólny dom. Mhm. Dobra. Cicho. Nie ma nikogo więcej? I do pomieszczenia. Szafka. Co tam mamy? Whisky i wino. Nie chcę. A co tu mamy? Mała nadpalona książka. Idziemy stąd. O, sobie można nawet klapnąć na dupie. O, to jest Adik. Mano, człowieki. Dobra, idziemy stąd. Tak, już wiem, że są dwa przecieki gdzieś. Tutaj coś znajdziemy. Salon Moriarty'ego, ale to jest z dupy strony, tak? Chodź, Moriarty, bo mam 100 kapsli już. Jaki? Ile mam kapslów? Zana, kurwa? 142, no, dobra. Prawym górnym rogu było. Billy Creel. O, wyszedł se Moriarty na zewnątrz. To jak będzie? Parę kapsli, żeby dowiedzieć się, dokąd poszedł tata? Czy spróbujesz na własną rękę? Pustkowie bywa takie brutalne. Możesz mi powiedzieć, gdzie jest teraz mój ojciec? Masz kłopoty z pamięcią, dzieciaku? Nic nie ma za darmo. Wyskocz z 300 kapsli, to wtedy pogadamy. O ty chuju. To do cholery, wcześniej była mowa, że 100. Mówiłem 100, owszem. O ile pamiętam, nie podobało ci się. Więc teraz zmieniło się na 300. Co powiesz tym razem? Nie mam. Szkoda, prawda? Ty nie masz kapsli, ja chyba nie mam informacji. Wszyscy odchodzą rozczarowani. Ale chuj, no. Uważaj w Waszyngtonie. Te supermutanty łatwo się irytują. Jakie noju ty. Chujał nas. No to jak będzie? Parę pustko. Masz kłopoty z pa... Mówiłem... Czystuły, dobrze, dobrze, że nie podniósł po raz kolejny, no kurwa, ta gryzę zaraz. Dobra, idziemy sobie na dół. To jest wielka chata. Kim jesteś? Mania. Witaj, o, mam na imię Mania. Ten stary pierdziel włóczący się tu i tam, to mój mąż, Nathan. Jeśli w czymś ci możemy pomóc, spytaj mnie. Nie pytaj Natana, bo będzie ci tylko ględził o tej cholernej enklawie. Patriota. Co słychać w mieście? Tylko jedno mnie teraz obchodzi w tym mieście. Co robi mój cholerny mąż? Pałęta się dniami i nocami, gadając o enklawie i próbując zdobyć część do broni. Nie mam pojęcia, kto jest większym głupcem. On czy ja? W końcu za niego wyszłam. Dokładnie. Mam kilka pytań odnośnie historii tego miasta. Mogę ci powiedzieć o wszystkim. Historia Megatony to żadna tajemnica. Możesz wrócić, kiedy tylko zechcesz usłyszeć więcej. Dzięki, babciu. Wróć tu, jeśli czegoś ci będzie potrzeba. Czyli to jest ta najstarsza pani ze świata Megatony. Znaczy, no, tutaj z Megatony. Dobra, idziemy tutaj. Do salon. Jest. Dom Jericho. Pusty dom. A, tak, właśnie. Można dostać chyba chatę. Mamy jedną, ale... Dobra, może zobaczmy z tymi dzieciakami Atomu, co tam się będzie porabiało. Pogadajmy sobie z nimi. Sejwik. Użyj mnie jako narzędzie twej mocy. No, to jest ta Megi. Poprowadź mnie do jasności. Podziel każdą cząsteczkę i daj wytchnienie zgniłemu ciału. Zastanawiają się chłopaki, co się dzieje. Uwolnijcie się z okowów, nie trwa... Kogo my tu mamy?
Czy to prawda? Nowa duszyczka w naszej niewielkiej społeczności? Jakie kurwa, gada. Witaj, drogie dziecko. Witaj w Megatonie. Siemano. Jestem spowiednik Cromwell, prorok atomu i ojciec nieustającego blasku. Proszę, dziecko, zawsze możesz wstąpić do kościoła, kiedy tylko zechcesz. No jak te dzieci katedry, kurwa, głąby. Spowiedniku, podróżowałeś gdzieś poza Megatonem? W młodości sporo podróżowałem, ale to było inne życie. Rozumiem, że szukasz informacji i porady, tak? Mogę dać ci tylko jedną radę. W całych pustkowiach nie znajdziesz większego bogactwa ponad to, które masz w sobie. Ogrzej się w blasku atomu, a zrozumiesz? Co nowego w mieście? Nowego? Staram się nie skupiać na tak doczesnych sprawach. Przyziemne troski odwracają uwagę od atomu. Oczywiście. Skoro już o tym mowa, zauważyłem, że Moira wynajęła najemnika do ochrony składu. Mówią, że ten facet nigdy nie sypia. A, ten Mel tam. Dobra. Życzę ci szczęścia na twojej drodze. Co tam ciekawego? A kurwa nieco, a ty? Z osadnikiem. Muszę już na latarnię. Tak. Leo. Ty? No właśnie, to jest Leo i Leia, tak? Leia. Matka Maja. Kim ty jesteś? Witaj, dzieciątko, witaj. Chyba się jeszcze nie znamy. Jestem matka Maja. Prorokini atomu, skąpana w uniwersalnym świetle. Pamiętaj, drogie dzieci, że jako dzieci atomu możemy tkać samą materię wszechświata. Witaj więc w Megatonie i pokój tobie. Jakieś świlnięte człowieczki z jakiegoś posaranego kościoła. To słychać w mieście. Nie lubię plotkować, ale coś tam wiem. Na przykład wiesz, że Lukas szuka kogoś, kto rozbroi bomby? Wyobraź sobie, co za bluźnierstwo! Nie mogę w to uwierzyć. Znaczy się, nie wierzę. Nie zrobiłby nam tego. Mhm. Podążaj w blasku. I widzę, jak na to patrzysz. No spoko, stary, no kurwa, popatrzeć nie mogę? Ja pierdolę, co za typek. A niech mnie, nowa twarz, co? Nazywam się Leo Stahl. Miło mi, ta. Co słychać w mieście? Hej, żaden ze mnie opluwacz. Nie lubię rozpowiadać o rzeczach, wiesz co mam na myśli. Każdy ma jakieś tajemnice i niech tak. Oho! Leo, co to za tajemnice, kurwa? Jak tu się można zabawić? Cóż, jest to i owo. Nie marnuję czasu. Ale serio, to nie twój interes, prawda? Spojrzeć, co masz w menu. Nie ma sprawy, stary. Pokaż. Tego nie sprzedajemy, tego też nie. Tak, kula, szpinka, nabój, dobra. Co masz, Leo? Aha, chemia. Więcej. Zawsze. Mężczyźni, kobiety i dzieci ziemi, zbior... Która jest godzina w ogóle? Mam tutaj? Gdzie tu kurwa był zegarek w tym Pip-Boyu? Dane? O, jest. 19.52. Dobra. Proszę, by ujrzeć potęgę atomu. To może spróbujemy... Brak ci umiejętności posługiwania się materiałami wybuchowymi, które są niezbędne, aby operować przy bombie. Wymagana jest znajomość materiałów wybuchowych na poziomie co najmniej 25. No, dobra. Tym chujowi musimy nazbierać tych kapsli, te 142. A to idziemy sobie... Podręczniki przetrwania. Robimy sobie jakąś misję. Na materiały wybuchowe i naprawa. 25 i... Mam nadzieję, że trzymasz się z dala od kłopotów. Nie chcę marnować dobrych kul na twoją nędzną skórę.
No właśnie, możemy mu powiedzieć. Pewien gość imieniem Burke zaproponował mi kasę za rozbrojenie bomby. Co powiedział? Za uzbrojenie, sorry. Nigdy go nie lubiłem. A co jeśli poprosi kogoś o zdetonowanie bomby? Powinieneś coś zrobić. Celna uwaga. Chodź ze mną. Pokażę ci, jak wymierzamy sprawiedliwość na Kurwa, pustkowie. Kowboju. Prowadź. Prowadź, panie kowboj. Ale dziwnie idzie. A, tędy, dobra. No, jest. Ten jak wie, gdzie pełznąć. A skróty, kurwa, szefo. Dawaj, szefo, idziesz. Zamierzasz coś zrobić? Co? Ty tam, Berg. Co cię sprowadza do Megatony? No coś cicho słychać. Cholera, dobrze wiesz, o co mi chodzi. O bombę. Próbujesz ją odpalić. Kompletnie oszalałeś? Serio? Obawiam się, że doszło do nieporozumienia. Z pewnością ktoś szerzy plotki. Zajmę się tą sytuacją. Osobiście. Jesteś aresztowany, Berg. Przynajmniej dopóki nie ustalę, co się tutaj u diabła dzieje. A ja obawiam się, że nie mogę spełnić tej prośby. Szerif, mam pilne sprawy. Proszę się. To nie podlega dyskusji. Idziesz ze mną. Czemu troglodyci zawsze muszą wszystko utrudniać? W porządku, szerif. Pani West? Prowadź. Wieczór. On go w plecy nie będzie chciał strzelić? Tak. Uwaga! Zginiemy! Kurwa, nabił go szeryfa. Nie moja sprawa. Masz jakiś pomysł? Czy mogę wczytać? Czekajcie, bo muszę wczytać, żeby ten szeryf był, kurwa. Ja pierdolę. Nabił mi szeryfa, co za typek. Pytam, Berg. Co cię sprowadza do Megatony? Co tam wrzeszczyć? Przerwę. Cholera, dobrze wiesz, o co mi chodzi. O bombę! Próbujesz ją odpalić! Kompletnie oszalałeś? Szerif, obawiam się, że doszło do nieporozumienia. Zastrzelił mi szeryfa, chłopiec jebany Burk. Jesteś aresztowany, Berg. Przynajmniej dopóki nie ustalę, co się tutaj u diabła dzieje. A ja obawiam się, że nie mogę spełnić tej prośby. Szerif, mam pilne sprawy. Proszę się. To nie podlega dyskusji. Idziesz ze mną. Czemu troglodyci zawsze muszą wszystko utrudniać? W porządku, szeryf. Szybkie zapisywanie. On sobie pójdzie, tak? Kurwa, zastrzelił go, no ja pierdolę. Nie wierzę. Burk, ile ty masz, kurwa, HP? Burk nie żyje, nie możesz odebrać nagrody. Ten przeżył, no dobra. Ale masz pistolet z mikiem. Nabój. Ja może sprzedamy te śmieci. Gul chce kupić? Miło znów ci. Potrzebuję drinka. Jasna sprawa. Mogę sprzedać to gunwo. Mogę to pchnąć. To. Zawsze trochę drobny. Na razie, pijak. Wróć wkrótce. Spoko. Witaj. Dobra, został pierdol. Chyba tracę refleks na starość. Dzięki za uratowanie mi skóry. Ty kurwa, ciesz ty.
Powodzenia. Ostrożnie z tą bombą. Co? Gdyby nie ja, by cię rozdupcyli, typie. Wejdziemy z tego miasta wolno. Tak, tędy? Dobrze idziemy? O kurwa, patrzcie, pamiętam skróty. Oh yeah. W chacie siedzi, tak? A, to jest dom Lucy. Ten tu sam do siebie nawet gada. I tu zrobię dalej. Jenny i Leo. Okej, okay, idziemy sobie stąd. Idziemy na super duper market. Dobra. O, karawana. Jeśli masz kapsle, ja mam działkę. Aha. Aha. Nie mam wody, staruszku, ale jak znajdę, to ci przyniosę. No i dobra, tu sobie zakończymy. Dziękuję wszystkim za oglądanie, lajki, subskryby, komentarze mile widziane. Witają nas w Megatonie, widzowie. Dobrze, dziękuję bardzo i widzimy się w następnym. Na razie, cześć. Mówił wasz host Adikow. Proszę Boże, jestem taki spragniony.